Jesienne klimaty coraz częściej parasol nadwołał, ale nie martwimy się i nawet spacerując po wilgotnym powietrzu wśród deszczu, można sobie snuć rozważania, którym bardzo sprzyja jesienna aura. Dziś można chwilę zatrzymać się przy patronie dzisiejszego dnia, to 21 września, czyli święty Mateusz Apostoł. I jego moment zaproszenia do grona apostołów był bardzo niezwykły. A to dlatego, że warto przypomnieć, Mateusz miał jeden z najbardziej znienawidzonych i pogardzanych zawodów, jakie był w owym czasie, to znaczy był celnikiem. Celnikiem to nie dość, że zdzierał cło z ludzi podatki, które odprowadzał do Rzymu, to jeszcze często gęsto celnicy brali więcej niż należało się dla Rzymu i w ten sposób sami siebie wzbogacali, odzierając niemiłosiernie własnych rodaków. I właśnie do takiego celnika Mateusza Lewiego i to w miejscu jego pracy, czyli w komorze celnej, przyszedł bardzo niezwykły gość, bo przyszedł Pan Jezus i zaprosił go, chodź ze mną. Jakie to trzeba mieć po ludzku, patrząc odwagi cywilnej mnóstwo, żeby kogoś znienawidzonego i pogardzonego zaprosić, by wędrował przy boku danej osoby. Ale to, co człowiek widzi w jeden sposób, Pan Bóg widzi w inny sposób. I popatrzcie, z Bożą łaską, z Bożą pomocą, z zaufaniem, które Pan Jezus okazał Mateuszowi, mamy wspaniałego świętego apostoła, który mężnie, już po śmierci, po zmartwychwstaniu, w jego wstąpieniu Pana Jezusa, mężnie głosił wraz z innymi apostołami dobrą wiadomość, Ewangelię i oddał życie za wiarę. Święty Mateusz przypomina, na nikogo nie można postawić krzyżyk, że jest już przegrany, że już jest potępiony z Bożą pomocą. Nawet ten, który wzbudza pogardę i odrazę, może zostać święty. Czy ktoś się modlił za Lewiego Mateusza? Nie wiem. Może mama, może babcia, może sąsiad? Warto z odwagą polecać osoby różne Bogu. Również te, które ze społecznego punktu widzenia budzą odrazę i dziś, i gniew, i oburzenie. Kto wie, może nie jeden z nich, jak święty Mateusz, przejdzie na jasną stronę mocy. Trzymajcie się.